Dochód pasywny, marzenie ściętej głowy, czy realna możliwość dostępna dla każdego, kto jest na tyle zuchwały, aby wyciągnąć po niego rękę. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się możliwości zarabiania pieniędzy nawet wtedy, kiedy śpimy. Pokażę Wam aż 10 ciekawych pomysłów na dochód pasywny, które może zbudować praktycznie każdy. Jeżeli więc interesujesz się pieniędzmi, chcesz poprawić swoje finanse lub po prostu pragniesz dowiedzieć się czegoś ciekawego, zapraszam Cię serdecznie do obejrzenia tego filmu w całości. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zapraszam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał, a do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym wideo. Na samym początku warto wyjaśnić, czym jest dochód pasywny. Dochód pasywny to zarobek, jaki otrzymujemy niezależnie od tego, czy wykonujemy daną pracę, czy też nie. Raz wykonana praca przynosi nam pieniądze bez naszej ingerencji lub z bardzo małym jej nakładem. I o ile czysty zarobek pasywny jest trudny do osiągnięcia, chociaż nie niemożliwy, i w tym wideo pokażę Wam, jak można takowy wygenerować na własnym przykładzie, to zazwyczaj nasz dochód pasywny wymaga od nas nieco naszej ingerencji. Pomimo tego uważam, że dochód pasywny jest najlepszym możliwym sposobem na zarabianie pieniędzy, niezależnie od tego, czy chcemy zarobić go w realnym życiu, czy też za pomocą internetu. W sieci krąży masa przeróżnego rodzaju wpisów na temat tego, że dochód pasywny nie istnieje i że ten cały temat to jedna wielka ściema. Prawda jest jednak taka, że dochód pasywny istnieje, niestety nie jest on tak łatwy do osiągnięcia, jak się wydaje, co jednak wcale nie oznacza, że go nie ma i że nie można go zbudować. Jak ze wszystkim w życiu, tak również i tutaj trzeba wykazać się samozaparciem, wolą pokonywania przeszkód i uporem, aby osiągnąć sukces. Jakie są więc przykłady dochodu pasywnego, które może zbudować praktycznie każdy? Zapraszam do zestawienia. Pierwszym pomysłem na dochód pasywny jest napisanie książki lub e-booka. Raz wymyślona przez nas historia czy też poradnik może zostać sprzedana w milionach egzemplarzy i przetłumaczona na setki przeróżnych języków. Takie tytuły jak Władca Pierścienia, Harry Potter czy Gra o Tron to najlepsze przykłady na to, że dochód pasywny rzeczywiście istnieje. Ich twórcy napisali dane dzieło tylko jeden raz, a książki sprzedawane są niezależnie od tego, co robią i czym się aktualnie zajmują. Wy również możecie zrobić to samo. Może nie osiągniecie tak ogromnego sukcesu jak J.K. Rowling, ale jeżeli będziecie pisać wciągająco, na pewno zarobicie pieniądze. I o ile na książkę niestety potrzebny będzie wkład finansowy na druk w drukarni, o tyle e-book możecie stworzyć praktycznie za grosze. Jeżeli zainteresowałem Was tematem tworzenia e-booków, zapraszam Was na stronę wydajebook.pl, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. Link znajdziecie pod tym materiałem. Pierwszym więc pomysłem na stworzenie dochodu pasywnego w 2022 roku jest napisanie książki lub e-booka. Okej, ale co jeśli nie macie talentu do pisania? Zainteresujcie się drugim pomysłem na stworzenie sobie dochodu pasywnego w 2022 roku, jakim są kryptowaluty, tudzież standardowa giełda. I w jednym, i w drugim przypadku możecie kupić sobie aktywa w postaci czy to akcji spółek płacących Wam dywidendę, czy na przykład kupując sobie kryptowaluty w postaci stablecoinów, które są odpowiednikiem walut takich jak na przykład dolar amerykański, by następnie wrzucić je sobie na lokatę oferującą na przykład 7% w skali roku. W takim przypadku mamy do czynienia z czystym dochodem pasywnym, ponieważ raz dokonana interakcja w postaci zakupu akcji czy też krypto sprawia, że zarabiamy niezależnie od tego, co robimy. Oczywiście wahania na giełdzie mogą sprawić, że na przykład cena akcji spadnie, tak samo zresztą jak kurs dolara, o który są oparte nasze kryptowaluty. Tutaj nikt nie daje nam żadnej gwarancji. Pomimo wszystko, krypto czy też akcje dostarczają nam pieniędzy bez naszej ingerencji. Oczywiście, tutaj trzeba dodać fakt, że jeżeli nasz depozyt nie jest spory, nie zarobimy kokosów. Warto jednak wiedzieć, że tego typu rozwiązanie jest możliwe i generuje dochód pasywny. Trzecim pomysłem na dochód pasywny w 2022 roku jest założenie kanału na YouTubie. Jeżeli lubicie dzielić się swoimi przemyśleniami lub posiadacie określone umiejętności, ciekawym pomysłem na dochód pasywny jest prowadzenie kanału na YouTubie. Na pierwszy rzut oka
Może wydawać się, że nie ma tutaj miejsca na dochód pasywny, ponieważ cały czas musimy dodawać nowe materiały na kanał. Ale jeżeli nasz film jest na tyle uniwersalny, że co roku tysiące osób wyszukują informacji na temat, o którym traktuje nasz film, staje się on pewnym pomysłem na dochód pasywny. Zresztą, zobaczcie sami, moje wideo z 2019 roku dotyczące ankiet online w 2021 roku dało mi zarobić około 670 zł i oczywiście jest to w pełni dochód pasywny. Oznacza to, że ten film, który opublikowałem w maju 2019, bez żadnej mojej ingerencji dostarczył mi w 2021 roku prawie 700 zł. Wy możecie zrobić to samo. Wystarczy założyć własny kanał na YouTubie, dołączyć do programu partnerskiego i wybić się w wynikach wyszukiwania, aby móc publikować ponadczasowe treści, które będą generowały dla Was dochód. Więcej na temat kanału na YouTubie znajdziecie oczywiście w serii wideo na ten temat, która ukazała Wam się u góry ekranu, jak również na stronie zdominujyoutube.pl, na której znajdziecie mój autorski kurs, w którym krok po kroku pokazuję, jak można od zera założyć swój kanał i zarabiać dzięki niemu pieniądze w internecie. Link znajdziecie pod tym wideo. YouTube to nie wszystko. Możecie oczywiście postąpić tak samo i założyć sobie na przykład blog, na którym również możecie zarabiać na reklamach wyświetlanych na waszej stronie. Możecie pójść na całość i prowadzić również kanał i blog równocześnie, o ile tylko macie czas na ich ogarnięcie. Tutaj nie ma żadnych przeszkód. Piątym pomysłem na dochód pasywny w 2022 roku jest wynajem nieruchomości. Ta klasyczna forma dochodu pasywnego od wieków służyła ludziom nie tylko do pomnażania swojego majątku, ale również jako forma zarabiania pieniędzy bez ich ingerencji. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że halo, ale przecież wynajem nieruchomości to nie jest dochód pasywny. Musimy przecież szukać najemcy, wystawić rachunki do opłaty, jak również dokonywać napraw, kiedy coś w mieszkaniu się zepsuje. Oczywiście w pełni się z tym zgadzam. Kiedy jednak na przykład podpiszemy umowę podnajmu z firmą lub innym inwestorem, który w zamian za odpowiedni procent czy też tańsze wynajęcie mieszkania będzie wykonywał za nas wszystkie te zajęcia, możemy w pełni cieszyć się dochodem pasywnym. Oczywiście mieszkania to nie jedyny sposób na dochód pasywny płynący z nieruchomości. Tak samo możemy postąpić z działką, z której możemy stworzyć czy to parking dla samochodów, czy pole biwakowe. Jeżeli jednak nie posiadacie żadnych z tych rzeczy, a mieszkacie przy ruchliwej ulicy, może uda Wam się postawić baner reklamowy i go wynająć. To również świetny pomysł na dochód pasywny płynący z nieruchomości. Kolejnymi ciekawymi pomysłami na dochód pasywny jest zbudowanie własnej aplikacji na telefon lub kurs online. I w jednym i w drugim przypadku. Raz tworzymy dobro, które jest wartościowe dla naszych klientów po to, aby następnie sprzedawać kopie naszych aplikacji czy też kursów jak największej ilości osób. Tutaj działa taka sama zasada jak w przypadku sprzedaży książek czy też e-booków. Jeżeli nasz produkt daje wartość i jest dobry, to może dostarczyć nam dochód pasywny przez wiele miesięcy, a nawet lat. Ostatnim pomysłem na dochód pasywny są programy partnerskie, które przez wiele osób traktowane są w mojej ocenie niesprawiedliwie. Po pierwsze, afiliację postrzega się jako wciskanie komuś na siłę produktów i usług. Po drugie, nawet gdy ktoś uważa, że na afiliacji da się zarobić całkiem fajne pieniądze, to i tak nadal uważa, że dochód pasywny w tym modelu jest nieosiągalny. Oczywiście nie jest to prawda. Na własnej skórze nie raz, nie dwa przekonałem się, że programy partnerskie są niesamowitym sposobem na zarabianie w internecie. Właśnie w pasywny sposób. Jeżeli mamy odpowiednią wiedzę i umiejętności, możemy na przykład stworzyć stronę internetową dla określonego programu partnerskiego, jak na przykład rankingu lokat, kont oszczędnościowych czy promocji bankowych, dodać na stronę nasze linki partnerskie, a następnie za pomocą darmowego lub płatnego ruchu przyciągnąć ludzi na naszą witrynę. Jeżeli nasze treści będą docierać do osób, które rzeczywiście poszukują tego, co mamy do zaoferowania, wynik może być tylko jeden. Osobiście właśnie tak działam i powiem Wam szczerze, że w 2022 roku to właśnie programy partnerskie mogą okazać się najlepszym źródłem dochodu pasywnego, jak również i zarobku. Podsumowując, dochód pasywny nie jest mitem i każdy może zbudować sobie tego typu źródło dochodu, poświęcając oczywiście swój czas i zaangażowanie. Istnieje wiele sposobów na dochód pasywny zarówno w realnym świecie, jak i w sieci. Do najpopularniejszych pomysłów zaliczamy stworzenie własnej książki, e-booka, aplikacji lub kursu online,
prowadzenie własnej strony lub kanału na YouTube, jak również wynajem nieruchomości takich jak mieszkania, domy, parkingi czy banery reklamowe. Do dochodu pasywnego możemy również zaliczyć odsetki z kryptowalut lub dywidendy z akcji giełdowych. Ciekawym pomysłem na dochód pasywny są również programy partnerskie. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam wartość. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was serdecznie do pozostawienia komentarza ze sposobem na dochód pasywny, który spodobał Wam się najbardziej, jak również do obejrzenia innych moich materiałów o podobnej tematyce. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.